Jaka to melodia? Przez lata była kultową produkcją TVP, jednak po odejściu legendarnego prowadzącego, nic już nie jest takie samo. Sam Janowski jednak nie stracił wiernych fanów, a jego niezwykłe gesty wciąż wzbudzają zachwyt. Teraz zdecydował się na poruszające i niezwykle wzruszające słowa o swojej żonie Monice. Jaka to melodia? Przez lata gromadziła przed telewizorami tysiące Polaków, którzy uwielbiali zarówno muzyczne zmagania uczestników, jak i postać charyzmatycznego prowadzącego. Robert Janowski stał się ikoną TVP oraz twarzą produkcji, nic więc dziwnego, że dla wszystkich jego rozstanie z Telewizją Polską było potwornym ciosem. Na szczęście nadal ma wiernych fanów, którzy nie mogą się doczekać, aż znowu pojawi się na ekranach. Choć jaka to melodia? Z jego udziałem dobiegła końca, jego życie obserwują miliony. Janowski znany jest z ogromnego serca, szczerości i oddania rodzinie, teraz jednak zdecydował się na poruszające słowa dotyczące jego żony oraz niedawnego wywiadu z nią. Poruszający wywiad z Moniką Janowską. Kilka lat temu wokół Moniki Janowskiej rozpętała się gigantyczna afera futrzana. Padły oskarżenia, że w jednym ze sklepów w Nowym Jorku ukradła futro. Choć oficjalnie uznano ją za niewinną, spekulacje mediów oraz hejterzy zniszczyli życie biednej kobiety na długie lata. Wstawałam rano, robiłam śniadanie, odwoziłam dzieci do szkoły. Wracałam do domu i płakałam. I tak przez 3 lata, mówiła w szczerym wywiadzie dla Flesza. Dopiero teraz piękna partnerka gwiazdy Jaka to melodia? Zebrała w sobie dość odwagi, by przyznać, że przeszła załamanie nerwowe. Na szczęście przez cały ten trudny czas czuwał przy niej i wspierał ją ukochany mąż. Była gwiazda Jaka to melodia? Wzruszająco o swojej żonie. Potworna sytuacja jeszcze bardziej zbliżyła do siebie parę i sprawiła, że stali się niemalże nierozłączni. Po powrocie ukrywałam się w mieszkaniu. Nie wychodziłam na krok. Kiedy już dostawałam ataku paniki, Robert wwoził mnie na tylnym siedzeniu pod kocem gdzieś, gdzie chociaż na chwilę mogłam pooddychać świeżym powietrzem, opowiada Janowska. Teraz do tragicznej sytuacji oraz niesamowicie odważnego i szczerego wywiadu odnieść się postanowił sam Robert Janowski. To jest dla mnie smutny wywiad. Dla mojej żony ważny i potrzebny. Dla naszych najbliższych kamień zdjęty z serca. Zdaliśmy egzamin jako para, rodzice i rodzina. I tylko to się liczy, napisał na swoim Facebooku, dodając zdjęcie okładki magazynu, w którym pojawiła się rozmowa z jego żoną. Były i prowadzący Jaka to melodia? Często powtarza, że największą wartością w jego życiu jest ukochana rodzina, a tak wzruszającymi i chwytającymi za serce wpisami doskonale to udowadnia.